Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnim czasie pojawiło się sporo pytań, co w ogóle mam na myśli, gdy mówię o modernistach. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Zapraszam. Aby dobrze zrozumieć, kim są ci moderniści, którzy pojawiają się co jakiś czas między innymi na naszym kanale, oczywiście dobrze jest posłużyć się encykliką Pascendi Dominici Clergis. Jest to encyklika świętego papieża Piusa X, który w tej encyklice potępia tezy modernistów, który wyjaśnia, cóż to jest za herezja i dlaczego jest ona niebezpieczna. Najpierw warto spojrzeć, co tam święty papież pisze, a później zastanowić się, czy dostrzegamy jakieś przejawy tej herezji w życiu dzisiejszego Kościoła. Będę tak szybko przechodził, można powiedzieć, fragmenty encykliki, niewiele cytując tak naprawdę, tylko pokazując, o czym święty papież mówi. Moim zdaniem same podrozdziały, samo cytowanie podrozdziałów już nam sporo wyjaśni. A więc na początku wstęp. Papież pisze, cel wrogów Chrystusa Pana, zrujnować królestwo Jezusa Chrystusa. A więc od samego początku papież się tutaj nie wysila, aby ubrać wszystko w jakieś dyplomatyczne słowa. Celem tychże modernistów będzie zniszczenie królestwa Chrystusowego. Następny podrozdział jest zatytułowany Ukryci nieprzyjaciele Kościoła, gdzie papież mówi o tym, że ta herezja nie próbuje wyjść na zewnątrz Kościoła i atakować go od zewnątrz, a raczej stara się działać wewnątrz samego Kościoła. Atakują oni wiarę w jej najgłębszych korzeniach i trzeba ich zdemaskować, pisze dalej papież. I później Ojciec Święty przechodzi do części pierwszej, analiza doktryn modernistów. I tutaj będą rozważani moderniści jakby jako modernista, jako filozof, modernista jako teolog, modernista jako historyk i tak dalej, i tak dalej. Modernista jako filozof. Zasada i fundament, pisze papież, agnostycyzm. Rozum nie wychodzi poza poznanie fenomenów, dlatego też nie można poznać Boga. A więc modernista jako filozof twierdzi, że Boga nie da się poznać na poziomie rozumowym, nie da się poznać Pana Boga światłem tylko samego naszego rozumu. To zdanie będzie później potępione przez Sobór Watykański I. Kolejna zasada. Immanentyzm życiowy. Religia jest podświadomym uczuciem wynikającym z potrzeby czegoś boskiego. O tym już często mówiłem w moich materiałach, jako o podstawie w ogóle całego modernizmu. To może brzmieć tak skomplikowanie, immanentyzm życiowy. Chodzi o to, że religia jest tylko i wyłącznie tworem uczuć. Nie ma Boga, który przemawia, który objawia się, który daje nam przykazania, który daje nam prawo. Jest tylko i wyłącznie człowiek, jego potrzeby religijne, które sprawiają, że on formułuje je w ten czy w inny sposób i tworzy tą czy inną religię. Pojęcie objawienia według modernistów jest to pojęcie samouświadomienia i objawienia są równoznaczne. Czyli objawienie według modernisty jest tym samym, co samouświadomienie. To jest to, co w zasadzie przed chwilą powiedziałem, czyli dla modernisty objawienie polega na tym, że my sobie uświadamiamy, Pan nasz Jezus Chrystus, według nich tylko człowiek uświadomił sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, uświadomił sobie różne prawdy i zaczął je głosić. Widzimy, jak bardzo daleko jest to już od nauki katolickiej. Oczywiście papież później zwraca uwagę na konsekwencje historyczne, na przykład zniekształcenie historycznych zjawisk w wizji modernistów, chociażby właśnie życie Pana Jezusa, który już nie jest Bogiem człowiekiem, który już nie czyni cudów, który jest już tylko człowiekiem, który sam uświadamia sobie różne prawdy. Następnie. Dogmat według modernistów. Papież mówi również o tym. Oczywiście dogmat dla modernistów jest tylko i wyłącznie określeniem, sformułowaniem uczuć religijnych ludzi danej epoki. Dlatego też dogmaty według nich
będą mogły się swobodnie rozwijać. Ewolucja dogmatów, zmienność dogmatów podporządkowanych uczuciom religijnym. Być może ta teza jest najbardziej znaną tezą w ogóle modernistów, to, że dogmaty mogą ewoluować. Wynika to właśnie z tego przekonania, że objawienie jest tylko samo uświadomieniem, że polega ono tylko na tym, że ja lepiej poznaję prawdy, uświadamiam sobie pewne prawdy na poziomie religijnym, no i później są one wypowiadane w ten czy w inny sposób, no i dochodzi właśnie do takiego w cudzysłowie objawienia, które jest w istocie tylko samo uświadomieniem. Kolejny rozdział tej encykliki, modernista jako wierzący. Papież pisze, doświadczenie religijne, wierzący poznaje Boga przez wewnętrzne natchnienie. A więc dla modernisty głównym źródłem poznania Pana Boga będzie wewnętrzne natchnienie. Dalej, wszystkie religie są prawdziwe, ponieważ są autentycznymi wyrazami różnych doświadczeń religijnych. Kolejne fundamentalne twierdzenie herezji modernizmu. Wszystkie religie są prawdziwe, no bo wynikają właśnie z tego samo uświadomienia. Potrzeby religijne sprawiają, że człowiek zaczyna o tym rozważać, uświadamia sobie pewne prawdy, ubiera to w te czy inne słowa i w ten sposób wszystkie religie są prawdziwe według modernistów. Tradycja dla modernisty jest to tylko przekazanie doświadczenia religijnego. Nie ma przekazywania obiektywnych prawd, nie ma przekazywania jakichś zasad moralnych, które byłyby z zewnątrz. To jest tylko i wyłącznie taka transformacja doświadczeń religijnych. Stosunek między nauką a wiarą według modernisty jedna jest drugiej obca. Oczywiście dla modernisty wiara to jest tylko i wyłącznie sprawa uczuć. To są ostatecznie, on może to w pierwszej chwili zanegować, ale ostatecznie tak, to znaczy wynika wiara z moich potrzeb religijnych, a więc tak naprawdę z uczuć i dogmaty są tylko i wyłącznie wyrazem uczuć religijnych, a więc również ostatecznie wszystko sprowadza się do uczuć, a jak wiadomo uczucia do nauk przyrodniczych mają tak naprawdę niewiele. I stąd dla modernisty wierzącego nie ma żadnych punktów stycznych pomiędzy nauką a wiarą. Modernista jako teolog. To jest kolejny rozdział tejże encykliki. Immanentyzm i symbolizm teologiczny. O co chodzi? Tutaj zacytuję fragment encykliki. Chodzi tu mianowicie o to, aby pogodzić naukę z wiarą, ale nie inaczej jak przez podporządkowanie wiary nauce. Nie inaczej jak przez podporządkowanie wiary nauce. Modernista teolog posługuje się tu zasadami modernisty filozofa i przystosowuje je do wierzącego. Są to tak zwane zasady immanentyzmu i symbolizmu teologicznego. Proces ten tak się przedstawia. Filozof stwierdził, iż podstawa wiary powstaje w nas, jest immanentną, czyli jest w nas. Wierzący dodał, ta podstawa to sam Bóg, a teolog tylko zawyrokował. Bóg więc pozostaje w człowieku trwale, immanentnie i tak otrzymujemy teorię o immanentyzmie teologicznym. Być może nie rozumiemy w pierwszej chwili, jak wiele jest tutaj powiedziane. Objawienie jest samo uświadomieniem. To są moje własne odczucia. To właśnie objawienie to jest Bóg. A więc Bóg dla modernisty to są moje odczucia religijne. Ostateczny wniosek jest w zasadzie taki. To jest już bardzo daleko idący wniosek i podejrzewam, że niewielu teologów go doprowadzi do samego końca. Prowadzi to w zasadzie już do pewnego panteizmu, ale jak najbardziej można i takich spotkać, tych najbardziej znanych, czy największych spośród modernistów. Jeszcze może na zakończenie parę słów o tym powiem. Jako konsekwencje podaje papież ruina porządku nadprzyrodzonego. Oczywiście, jeśli wiara jest tylko i wyłącznie grą moich uczuć, a tak jest dla modernisty, to oczywiście neguje to istnienie jakiegokolwiek porządku nadprzyrodzonego, ponad naszą naturę, czyli tego, co przerasta ją w zupełności. Łaska uświęcająca przerasta naszą naturę w zupełności. Jest to dar, który czyni nas uczestnikami boskiej natury, czyli czymś znacznie większym niż byliśmy do tej pory. Wszczepienie w Chrystusa, niebo, które jest szczęśliwością samego Pana Boga. To słowo, które przychodzi na świat, ono dało moc ludziom, aby stali się dziećmi Bożymi, a więc wcześniej nimi nie byli. Oczywiście sakramenty dla modernisty nie są ustalone przez samego Chrystusa, ale przez życie chrześcijan natchnionych jego samoświadomością. No rozumiemy, tak? To są później te uczucia religijne, które wydają takie czy inne owoce.
Dogmat jest dla nich, dla modernistów, tylko naukową konstrukcją prymitywnego uczucia religijnego, czyli próba jakiegoś takiego sformalizowania tych uczuć religijnych. Kult, sakramenty są czystymi symbolami, aby karmić wiarę. Nie są środkami, znakami, które zostały ustanowione po to, aby przekazywać łaskę. Są już tylko wyłącznie symbolami wyrażającymi uczucia religijne. Pismo Święte dla modernisty jest to tylko i wyłącznie zbiór doświadczeń religijnych. Kościół jest tylko i wyłącznie tworem takiej zbiorowej, kolektywnej samoświadomości wiernych. Oczywiście Kościół i państwo, zasadą dla modernistów będzie separacja Kościoła od państwa, katolika od obywatela. Oczywiście siłą rzeczy, jeśli to są tylko i wyłącznie uczucia, no to wtedy Kościół nie może mieć nic do powiedzenia w sferze publicznej. I ostatecznie zauważa papież, prowadzi to do podporządkowania Kościoła państwu. Papież mówi później przez chwilę o zasadach, jak postępować, zasadach modernistów, jak oni uważają, że mają postępować. Pozostawać w Kościele i propagować w nim ideę rewolucji. Teraz jest zrozumiałym, czemu się moderniści tak dziwią, skoro się ich zgani lub ukaże. Co im się poczytuje za winę, to oni uważają za swój święty obowiązek. Nikt lepiej nie tworzy zespołu z samowiedzą zbiorową jak oni. A w każdym razie oni lepiej znają jej potrzeby niż władze duchowne, bo bezpośredniej je odczuwają. Gromadzą więc niejako sobie owe potrzeby, a to zniewala ich, aby podnosili głos publicznie i pisali. Niechaj władza karci ich ile zechce, sumienie własne oraz wewnętrzne poznanie daje im pewność, że zasługują nie na naganę, lecz na pochwały, pisze papież. Zresztą nie zapominają o tym, że postęp nie może się obyć bez walk, a walki bez ofiar. Gotowi są zatem ponieść ofiarę na wzór Chrystusa i proroków. Nie zrażają się do władz, choć ich gnębią. Przyznają wprost, że i one spełniają swój obowiązek. Skarżą się tylko, że władze są głuche na ich dowodzenia. W ten sposób wstrzymuje się cały ruch duchowy, ale przyjdzie z całą pewnością godzina, że ustanie zwłoka, gdyż prawo rozwoju można zacieśnić, ale nie można ich zniszczyć. W ten sposób działają z zupełną świadomością i rozwagą, już to twierdząc, że władzy nie należy burzyć, lecz raczej ją inspirować. Już też zostając w obrębie Kościoła z konieczności, aby zmienić niepostrzeżenie samowiedzę zbiorową, przyznając tym samym pomimo woli, że samowiedza zbiorowa nie jest po ich stronie, że niepowołani narzucają się na jej tłumacze. Papież zauważa później, że wielokrotnie modernizm został już potępiony, przytacza chociażby sylabus Piusa IX, objawienie Boże jako zdanie potępione w sylabusie. Objawienie Boże jest niedoskonałe i stąd podlega nieustannemu i nieskończonemu rozwojowi, który odpowiada rozwojowi rozumu ludzkiego. Uroczyście potępił powyższą teorię Sobór Watykański. Nauka wiary objawiona przez Boga nie jest przedłożona umysłom ludzkim jako wymysł filozoficzny, a jako depozyt Boży została powierzona oblubieńcy Chrystusowej, aby ją wiernie strzegła i nieomylnie objaśniała. Stąd należy zachować zawsze to znaczenie dogmatów świętych, które Kościół Święty Matka Nasza określił, a nigdy nie wolno pod jakimkolwiek pozorem głębszego zrozumienia, odstępować od niego. A więc modernizm był już potępiony. Papież mówi później jeszcze o moderniście jako historyku. Tego nie będziemy już omawiali. Moim zdaniem jest to w tej chwili mniej istotne. Zauważa również papież, że modernista jak apologeta nie będzie stosował dowodzenia rozumowego, a będzie propagował tylko i wyłącznie uczuciowy argument, który polega na witalności Kościoła w rozwoju wiary. Oczywiście będzie korzystał z nowoczesnej filozofii. Będzie miał w pogardzie zasadę niesprzeczności. Wniosek z części pierwszej papieża Piusa X. Modernizm jest zbiorem wszystkich herezji. Symbolizm i immanentyzm prowadzą do panteizmu według papieża. Przyczyny modernizmu, tutaj nad tym nie będziemy się zatrzymywali. Środki zaradcze według papieża. Przeciwko tej formalnej lawinie błędów, bądź to publicznie, bądź skrycie szerzonych, starał się zapobiegać i słowem, i czynem nasz poprzednik szczęśliwej pamięci Leon XIII. Lecz moderniści, jakeśmy się już wyżej przekonali, nie lękają się takiego sposobu walki. Okazując jak największe posłuszeństwo i poddanie się wyrokom Ojca Świętego, nadają oni jego słowom sens odpowiedni do swoich uczuć, a zarządzenia odnoszą do każdego innego z wyjątkiem siebie.
Środki zaradcze. Filozofia świętego Tomasza z Akwinu musi być podstawą studiów, jako pierwszy sposób na walkę z modernizmem, bo ona jest racjonalna, bo ona jest rozumowa, bo ona łączy doskonale wiarę z rozumem, co moderniści za wszelką cenę próbują zniszczyć to połączenie, bowiem dla nich wiara jest tylko i wyłącznie uczuciem. Prawdziwa teologia jest budowana na podstawie filozofii wieczystej, czyli dokładnie filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Oczywiście również według papieża należy dobrze wybierać kierowników i profesorów w seminariach duchownych i na uniwersytetach katolickich. Wydaje przepisy dotyczące święceń i stopni naukowej, również przepisy dotyczące imprimatur i nikiel obstat, czyli pozwolenie na drukowanie pism teologicznych w Kościele. Tak papież Pius X widział modernizm i starał się z nim bardzo stanowczo walczyć. Jak herezja modernizmu jest widoczna dzisiaj? Mamy przykłady teologów, nawet kardynałów, którzy ewidentnie są modernistami, którzy ewidentnie mają w głowie tezy modernistyczne. Podam jako przykład kardynała Waltera Kaspera. Kardynał Kasper był nominowany jako na kardynała przez Jana Pawła II. Jest uznanym w Niemczech teologiem, również bardzo szanowanym przez papieża Franciszka. Otóż Walter Kasper twierdzi chociażby, że opis zmartwychwstania pańskiego nie jest historyczny w dosłownym tego słowa znaczeniu, to znaczy uważa, że gdyby tam postawić kamerę, to nie zarejestrowałaby nic szczególnego. On uważał, że zmartwychwstanie to jest proces, który zaszedł w świadomości uczniów, czyli uczniowie siedzą, są smutni, Pan Jezus został zabity i w pewnym momencie dochodzą do przekonania, że ta sprawa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego nauka, Jego wiara, Jego nauka, powiedzmy, wciąż żyje. I tak dochodzą do przekonania, że Jezus żyje i chcą nieść Jego naukę dalej. Tak mniej więcej on sobie to wyobraża. Uważa on również, że cuda są bez wątpienia bardzo mocno przesadzone, a najprawdopodobniej w ogóle ich nie było. O dogmacie, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, mówi on, że jest überholbar. To jest słowo, którego nie mamy w języku polskim. Überholen to znaczy wyprzedzać. Czyli jeśli coś jest überholbar, to znaczy, że można to wyprzedzić, co oznacza w języku niemieckim, że może to zostać zastąpione czymś lepszym. Czyli dogmat o tym, że Bóg Chrystus, że Jezus Chrystus jest Bogiem, człowiekiem, może być zastąpiony czymś lepszym. Te tezy głosi w swoich książkach, w swoich dogmatykach. Podam link do takiego zbioru, gdzie są jego cytaty, gdzie można sobie kliknąć w odnośniki w języku niemieckim, z tego co wiem. Przynajmniej nie znalazłem w języku polskim nic, co by zbierało w ten sposób jego cytaty. I to jest człowiek, który jest kardynałem, który nie został w żaden sposób ukarany, który oficjalnie głosi te swoje nauki w swoich książkach dogmatycznych. Jest i nikt nie ma z tym problemów. Otrzymuje nominację kardynalską od Jana Pawła II. Papież Franciszek uważa go za świetnego teologa. To pokazuje, że mamy poważny problem z modernizmem. Możemy przytoczyć innych teologów, Künga, na przykład Hansa Künga. Natomiast tak skrajnych przypadków być może nie ma aż tak wiele. Natomiast w życiu Kościoła widzimy mnóstwo śladów po modernizmie. Gdzieś już mówiłem o tym, że modernizm zadziałał jak taka trucizna, która weszła już w krwioobieg i jakby zakaziła cały organizm. I teraz tu i ówdzie możemy dostrzec ewidentne objawy. Taki Walter Kasper, który nie zostaje w żaden sposób ukarany, jest ewidentnie takim objawem głębokiego kryzysu, głębokiego modernistycznego kryzysu w Kościele. Kardynał, który takie rzeczy głosi, który nie ma ze strony Kościoła żadnych problemów, który w żaden sposób nie zostaje przywołany do porządku, że ta nauka nie jest katolicka. Ale całe życie Kościoła, w całym życiu Kościoła są widoczne pewne elementy, tego ślady po modernizmie. Dlatego mówiłbym teraz o okresie postmodernistycznym, czyli o czasie, kiedy już modernizm wszedł do Kościoła, był ten okres neomodernizmu za czasów Piusa XII, zaraził to ciało Kościoła
i wyrządził szkody. I w tej chwili już jesteśmy w tym momencie, kiedy te szkody są w całym organizmie, a gdzie być może jakby nie, kiedy już nawet nie rozpoznajemy do końca, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe, kiedy to już nie jest wcale oczywiste i wiele szkód w ogóle nie jest widocznych i niejako to wszystko już tak się osiadło, tak stało się takie normalne, tak, że tak po prostu jest. Człowiek się przyzwyczaił do tego, że ta trucizna wyrządziła takie szkody i już nawet do końca tego nie zauważa. Na przykład to, o czym papież Pius, święty papież Pius X mówi o naturalizmie, że herezja modernizmu jest herezją naturalistyczną, która uważa ona, że każda religia jest właściwa, jeśli tylko pochodzi właśnie z prawdziwych uczuć religijnych i w tym sensie jest słuszna i dobra. To jest teza, która być może rzadko zostaje bezpośrednio wypowiedziana przez hierarchię Kościoła, natomiast jak najbardziej jest u podstaw całego życia Kościoła, bowiem dlaczego Kościół obchodzi dni judaizmu? Dlatego, że głęboko w głowach hierarchii kościelnej każda religia jest właściwa. Dlaczego Kościół obchodzi dni reformacji, rocznicę chociażby niedawno reformacji razem z luteranami, bo jest przekonany, że każda religia w istocie jest prawdziwa, że, jak to zostało powiedziane, Duch Święty nie wzbrania się używać różnych kościołów odłączonych do prowadzenia do prawdy, do Pana Boga. To jest teraz taka parafraza. A więc naturalizm, który sprawia, że Kościół nie pracuje nad nawróceniem niewierzących, protestantów, nie pracuje nad przywróceniem schizmatyków z powrotem do łona Kościoła. Dlatego, że naturalizm modernistów wyrządził swoje szkody i ludzie Kościoła są, hierarchia kościelna jest przekonana, że tak naprawdę to mniej lub bardziej jest przekonana, zależnie od tego, jak bardzo ten wpływ modernizmu jest silny, mniej lub bardziej wszystkie religie są dobre. I to jest wyjaśnienie, dlaczego takim podstawowym dogmatem dla dzisiejszej hierarchii jest ekumenizm. To jest dla nich absolutna podstawa. Inną sprawą jest chociażby podejście do liturgii. To się pojawiło też tutaj w encyklice Paszendi. Według modernisty liturgia jest tylko i wyłącznie takim wyrazem tych uczuć religijnych. Powinna się ona oczywiście zmieniać zgodnie ze zmieniającymi się uczuciami religijnymi, z wrażliwością danego społeczeństwa. To również jest dzisiaj bardzo aktualne. Kościół nie podchodzi do liturgii już jako do rzeczywistości, która ma ewidentnie oddać cześć Panu Bogu, która jest skarbem, który Kościół tworzył, rozwijał przez całe wieki, który powoli, delikatnie jakby narastał zgodnie z potrzebami, który subtelnie rozwijał się wraz z lepszym pojmowaniem wiary, ale rozumie liturgię jako modlitwę wspólnotową, którą należy sobie dostosowywać do lokalnych uwarunkowań kulturalnych, społecznych itd., itd. Coś, przy czym można sobie, z czym można sobie robić, co się chce i co w praktyce doprowadziło do uczynienia liturgii właśnie taką wspólną modlitwą w stylu protestanckim, a nie jednoznacznie ofiarą przeznaczoną do tego, żeby oddać cześć Panu Bogu. Również jeśli chodzi o naturalizm, to głębokie przemilczenie faktu nadprzyrodzoności naszej religii ma swoje źródła w modernizmie. To, że praktycznie w ogóle nie mówi się o tym, że nasz cel jest nadprzyrodzony, że przerasta nasze ludzkie siły, że mamy zostać wszczepieni w Chrystusa i przez to stać się uczestnikami boskiej natury. To wszystko zostaje wymazane z nauczania Kościoła. I przyczyną jest to, o czym papież mówił. Dla tych ludzi przyczyną wszelkiej religii są potrzeby religijne, które tworzą religię. Dlatego nie ma miejsca na nic nadprzyrodzonego. Dlatego każda religia jest dla nich prawdziwa. I dlatego dzisiaj w ogóle się nie mówi o tej nadprzyrodzoności naszej religii. W ogóle się nie mówi o tym wszczepieniu w Chrystusa, o tym, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, aby dostąpić zbawienia i że poza nim nie ma zbawienia, że tylko poprzez zjednoczenie z Chrystusem, poprzez stanie się uczestnikiem boskiej natury możemy wejść do nieba, bo po prostu nikt nie może się dostać do nieba bez tego głębokiego zjednoczenia z Panem Jezusem, bez stania się uczestnikiem boskiej natury, bo niebo jest nadprzyrodzone, jest szczęśliwością samego Boga, przerastającą nas zupełnie. Także nie możemy tam po prostu ontologicznie, bytowo tam się dostać bez bycia uczestnikiem boskiej natury. To wszystko zostaje wymazane i
Można powiedzieć, że modernizm stał się jakby taką glebą, po której hierarchia Kościoła dzisiaj stąpa, czasami nie zdając sobie z tego sprawy, czasami zdając sobie z tego sprawy. Natomiast widoczne jest to konkretnie właśnie w różnych obszarach życia Kościoła, czasami w takich, odważę się użyć tego słowa, heretykach jak Walter Kasper, którzy pełnią funkcje kościelne i nikt im w żaden sposób nie zwraca uwagi, że nauczają nie po katolicku. Czasami właśnie w całej organizacji życia kościelnego, jak dni islamu w kościele, jak wszelkie praktyki ekumeniczne, jak podejście do liturgii, traktowanie jako taka zupełnie ziemska sprawa bez tego odniesienia do czci Bożej, takiego jednoznacznego odniesienia do celów liturgii, do ponowienia ofiary Pana Jezusa, przemilczanie kwestii nadprzyrodzoności naszej religii, konieczności wszczepienia w Chrystusa, czyli przemilczanie fundamentalnych spraw, które dokładnie nie pasują do modernistycznej wizji. A więc, tak jak wspomniałem, gleba, po której hierarchia dzisiaj stąpa czasami mniej, czasami bardziej świadomie. Natomiast gdy używam na kanale słowa modernista, przeważnie mam na myśli wtedy konkretnie teologa lub filozofa, który jest zarażony tymi ideami, dokładnie tymi ideami, które mamy w tej encyklice. Czyli jeśli ktoś chce definicji dokładniejszej niż w tym materiale, zachęcam do przeczytania. Dokładnie to mam na myśli, o czym mówi papież Pius X. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.